Pewnego słonecznego dnia dziewczyna o imieniu Anna postanowiła wybrać się na spacer do parku. Kiedy tam dotarła, zauważyła swoją przyjaciółkę, Kasię, siedzącą na ławce, wyglądającą na bardzo zmartwioną i przestraszoną. Anna natychmiast poczuła, że coś jest nie tak. Zbliżyła się do Kasi i zapytała: Kasia, co się stało? Dlaczego wyglądasz tak smutno i przerażona? Kasia spojrzała na Annę, jej oczy pełne łez, i opowiedziała jej o chłopaku ze szkoły, który od pewnego czasu ją dręczył i zastrasział. Kasia była załamana i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Anna, pełna determinacji, postanowiła pomóc swojej przyjaciółce. Wiedziała, że musi działać szybko i znaleźć sposób, aby powstrzymać tego dręczyciela. Przypomniała sobie o magicznym promieniu, o którym kiedyś słyszała od swojej babci. Miała nadzieję, że może to być rozwiązanie. Bez wahania, Anna wyciągnęła dłoń w powietrze i zamknęła oczy. Skupiła się na swojej sile i wiarze w dobro. Wtedy magiczny promień pojawił się na jej dłoni i zaczęła świecić jasnym, błękitnym światłem. To było jej znak, że moc jest w niej i może użyć jej do spełnienia dobra. Z pełnym zaufaniem w swoje magiczne moce, Anna skierowała promień w stronę dręczyciela Kasi. Promień uderzył w niego, a chłopak nagle zniknął. Został wysłany na orbitę okołoziemską, daleko od Kasi i od wszystkich, których mógłby skrzywdzić. Kiedy Anna otworzyła oczy, zobaczyła ukojenie na twarzy Kasi. Przyjaciółka była pełna wdzięczności i odczuwała ulgę. Wiedziała, że może na Annę zawsze liczyć. Od tego dnia Kasia przestała być zastraszana. Dręczyciel nigdy już nie wrócił, a dziewczyny mogły cieszyć się spokojem i radością. Anna zrozumiała, jak ważne jest używanie swojej mocy dla dobra innych i obiecała sobie, że będzie zawsze chronić swoich bliskich. Dziewczyna z magicznym promieniem stała się bohaterką w oczach Kasi i wielu innych osób. Jej czarodziejska moc była symbolem odwagi i sprawiedliwości. Anna była dumna, że mogła pomóc swojej przyjaciółce i sprawić, że świat stał się lepszy dla wszystkich.